Sumik karłowaty, szkodnik, nie wolno go wypuszczać z powrotem do wody, sieje zniszczenie oraz pustoszenie w łowisku. Bardzo szybko się rozmnaża, jest go bardzo dużo, nie ma naturalnych wrogów żadnych, nic go nie chce zjeść z powodu ostrych kolców, które możemy zobaczyć tutaj. Jest naprawdę twardy ten kolec oraz tutaj na grzbiecie. Powoduje, że żaden drapieżnik nie jest nim zainteresowany. No i trafił się, taki dość spory. No niestety, nie wróci z powrotem do wody. Jego dni są już policzone. Mam nadzieję, że się pożegnał ze stadem swoich krewnych.